Nazywam się Walentyna Iwanowna. Jestem jednym z założycieli firmy Abresart, która produkuje zestawy do rękodzieła. Teraz jesteśmy w mieście Mukaczewo. To jest spokojne miasto. Przyjechaliśmy z miasta Charków. W kwietniu zeszłego roku przenieśliśmy część naszej produkcji z naszego miasta Charków. Tu pracujemy. W naszej firmie działamy od 14 lat. Rozpoczęliśmy od niewielkiej liczby zestawów do rękodzieła. Obecnie wytwarzamy zestawy do haftu koralikowego i haftu nicią. Mamy bardzo wiele ozdób, które również są wyszywane koralikami. Istnieje taki kierunek jak sztuka z nici. Można użyć drewnianej podstawy, igieł i różnokolorowych nici. Mamy naszą własną wiedzę i umiejętności. Na samym początku naszej działalności opatentowaliśmy nasz produkt. To jest druk na naturalnym płótnie artystycznym. To jest płótno, na którym artyści malują swoje obrazy. Drukujemy na nim i wyszywamy nasze obrazy na płótnie. Oprócz nas prawie nikt nie podejmuje się tego zadania. Razem z nami nasi pracownicy, którzy byli w Charkowie, przeprowadzili się tutaj. Wszyscy pozostali to część miejscowych mieszkańców i są to VPO, czyli w upełniony obowiązek. W firmie Abresart zatrudnionych jest łącznie 13 osób pracujących. Tutaj zakładamy nowy dział projektowy. Przybyli do nas miejscowi artyści, którzy są również designerami. Przyniosą świeżą krew w procesie rozwoju naszej firmy. To jest nowe spojrzenie na nasze obrazy, na nasze fabuły i na nasz sukces. Bardzo mamy nadzieję, że ten poziom, który mieliśmy w Abresarcie i który był znany nie tylko w Ukrainie, ale także poza jej granicami, będziemy utrzymywać i stale podnosić. Teraz zaczynamy bardzo blisko współpracować z Polską. Tam nas znają, tam nas kochają, tam nas wyszywają. Litwa dołączyła, Australia i Stany Zjednoczone wysłały dużą ilość swojej produkcji za granicę w celu zwiększenia sprzedaży. Rozwijamy się, pomagamy naszym pracownikom w sprawie zakwaterowania, pomagamy armii w kwestii materialnej. Od samego początku wojny wszystkie środki, które mieliśmy na naszych kontach, czyli setki tysięcy hrywien, zostały natychmiast przekazane na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy. Przyjechaliśmy tutaj, to jest nasz wspólny kraj. Będziemy pracować na zwycięstwo. Wszystko będzie Ukraina.